Mówi się, że radio to teatr wyobraźni. Jak zatem zostać aktorem w tym teatrze? Przekonajcie się sami. Zapraszam Was na program Tak Trzeba Żyć. Dobrze zaczęliśmy. Witam. A te śmieszki, heheszki to oczywiście dobrze wszystkim znani Agnieszka Szkuta. Dzień dobry. Jeremia Mrożek. Dzień dobry. I Wiktor Brzozowski. Dzień dobry. Osoby, które prowadzą program w Radiu SK Rock, tak. Aktywacji. Jak się okazało, od 8 lat, 8 urodziny w sierpniu obchodzimy. Mhm. Słuchajcie, jak to się stało, że jeszcze się nie pozabijaliście? Tak zupełnie na serio. Zupełnie na serio? Tak. To jest tak, że po prostu się lubimy. I to jest ta odpowiedź, która tak. Wyczerpuje cały temat. A naprawdę? Się lubić, ale my tak. Jesteśmy takim, chyba często o tym rozmawiamy, że my jesteśmy takim fenomenem rzeczywiście, że my się zawsze lubiliśmy z Wiktorem, nawet jak jeszcze nie pracowaliśmy razem. Mhm. Mijaliśmy się na korytarzu, spotykaliśmy gdzieś tam się na jakichś imprezach firmowych. Oprócz Jeremy. Oprócz Jeremy, bo tak. Jeremy przyszedł później. Tu się ale... trochę zmusiliśmy zmusić. No tak, ale jak się człowiek oswoi z nim, to potem jakoś tak już rośnie. O. Dlatego tak słuchacze go zawsze puszują, żeby czuł się trochę lepiej. Ale fakt, że my rzeczywiście się bardzo lubimy i lubimy spędzać ze sobą czas. Mhm. Nawet po pracy. Nawet rzadko. Tak, ale to w internecie. Bardzo rzadko. Bardzo rzadko. Nie w ogóle. A prawda jest taka, że żeby się spotkać, tak naprawdę trzeba się zaprosić nawzajem na wywiad. Czekam, aż wy mnie zaprosicie do swoich programów. Słuchajcie, a tak zupełnie na serio. Pojawiły się pytania u nas w internecie od słuchaczy. Co zrobić, żeby zacząć pracę w radiu? Bo z jednej strony jakby dla nas, dla osób, które już tutaj są, które już to zaczęły i robią to na co dzień, to nic wielkiego. Praca jak każda inna. Ale są osoby, dla których jest to jednak jeszcze jakaś, nie wiem, taka magia, tajemnica. Jest, mimo że tak naprawdę wszystko się pojawia w internecie, że są filmiki, są zdjęcia, to nadal to studia radiowe jest jeszcze czymś takim magicznym. Nie wiem, czy my jesteśmy, jakby czy nasza kariera jest miarodajna do tego, co się dzieje teraz na rynku radiowym, bo myśmy zaczynali jednak 20 lat temu, w związku z czym ten rynek radiowy trochę inaczej wygląda i trochę łatwiej się było do niego dostać, ale, mi się wydaje. Ale moim zdaniem najprostsze rozwiązania są najskuteczniejsze. I to chyba działa w wielu zawodach, przynajmniej zadziałało tak w moim przypadku, że należy znaleźć najbliższą redakcję radiową, która odpowiada naszym gustom muzycznym, wejść tam osobiście, poprosić o rozmowę z kimś więcej niż pani na bramce albo pan na bramce, mhm, i powiedzieć: dzień dobry, bardzo mi się tu podoba, chciałbym tu pracować, co mogę zrobić? I spotkanie bezpośrednio twarzą w twarz z człowiekiem potrafi dać o wiele więcej niż wysyłanie maili, niż pisanie CV, wklejanie tam niestworzonych historii. Tylko ten pierwszy sygnał, jestem tu osobiście, przyszedłem, bo na czymś mi zależy, no i trzeba na początku trochę też udawać, że nie jest się wariatem, tak, nawet jak się jest. Tak, ukrywać trochę tę zdolność. Tak, być pewnym siebie, iść na cwaniaka, ale nie do końca. Nie przesadzać, tak, nie przesadzać bo jednak wydaje mi się, że z racji też pracy, którą wykonujemy, z racji tego, że my mamy styczność z wieloma słuchaczami, jednak ten radar na wariata jest dość mocno wyczulony. Więc... Ale przed wejściem na, tutaj do studia, Jarema opowiadał też historię, która polegała na tym, że szedł ulicą i nagle zobaczył tabliczkę radio. To prawda i to przez przypadek, bo radio było w takiej wnęce, trzeba było przejść. Przez ulicę i przypadek, no bo otworzył mi drzwi redaktor z działu kultury, zapytał się, kim jestem. Ja powiedziałem, że chciałbym tutaj pracować. Aha, to przejdziesz jutro i zaczniesz. Ale u mnie tak zacząłem. Tak, bo ja z kolei znalazłam ogłoszenie o tym, że powstaje radio studenckie u mnie po prostu w instytucie na studiach i że szukają ludzi. To było już teraz znany Radio Campus, mhm, i że właśnie otwierają tę stację. I poszłam na spotkanie i powiedziałam: nic nie umiem, ale się szybko uczę. No i tak się zaczęło. Okay. Ja byłem w 8 klasie podstawówki i bardzo chciałem pracować w radiu, a nie było radia, w którym mogą pracować ludzie mający tyle lat, że chodzą do 8 klasy podstawówki. Więc pierwsze, co przyszło na myśl, radio akademickie, no bo wiekowo gdzieś najbliżej, chociaż i tak są starsi. No tak, nie było radia podstawówkowego. Sam nie pójdę, bo trochę się stresuję, więc kolega z ławki w szkole, który ze mną siedział, bo słuchaj Przemek, idziemy jutro, pójdziesz ze mną, będziesz mi pomagał. Poszliśmy razem, weszliśmy do sekretariatu, akurat chciał, że w sekretariacie coś załatwiał gość, który był redaktorem naczelnym. Wchodzi dwóch 8-latków i mówią: dzień dobry. 8-latków, tylko 8-latków. 8-klasistów, tak. To już było dopiero. 8-latków w toku nauki szkolnej. O dwóch 8-klasistów, dzień dobry, chcielibyśmy tu pracować. Nie ma problemu. Proszę bardzo, podoba wam się radio, możecie przyjść, możecie popatrzeć, a za 3 miesiące dostaliśmy swoją audycję. To prawda, zawiesili nas po pierwszej audycji, bo mówiliśmy, że mieliśmy mieć audycję skierowaną do młodzieży, która mówi o sprawach interesujących młodzież, i poprowadziliśmy audycję o narkotykach. No to... Czyli sprawa interesująca młodzież. I rozpoczęliśmy powitanie w programie od: witamy serdecznie, dziś damy sobie w żyłę. Nie było za... Nie było za... Nie było. Nie spotkałem się z entuzjazmem. Słuchaj, ale mam inne pytanie.
Co się stało z Przemkiem? Przemek został prawnikiem. Przemek został prawnikiem. Jego pierwszy kontakt z narkotykami skończył się doktor z prawem i tak zostało. Dobrze, taka nie się podoczyła. Każdy wybrał swoją ścieżkę. Twierdził, że chce się bronić sam. Ścieżka to dobre słowo. Okej, okay, no dobrze. Pozdrawiam Przemka bardzo. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Zawsze to dobrze mieć kogoś wysoko postanowionego, w razie czego, bo to wiecie, w mediach to jest tak, że też prawnik czasami się przydaje. Niektórzy nasi koledzy się o tym przekonali. Tak. No, tak. Tak. My też. A mieliście także później, po latach, jak już odsłuchiwaliście swoich wejść, nie wiem, czy w ogóle to robiliście, z tego radia studenckiego, to mówiliście, Boże, kto nas tam wpuścił na antenę? Właśnie żałuję, bo ja gdzieś pogubiłem te rzeczy. Miałem gdzieś na jakichś starych dyskach, komputerach, które nie działają, gdzieś to jest, ale strasznie żałuję, że... Ja mówię takim nawiedzonym głosem. A to ja tylko pamiętam, że swój pierwszy tekst, który normalnie mówi się w minutę, ja powiedziałem w 20 sekund. No, to też... I to też nie brzmiało dobrze, mimo że zajmowałem dużo mniej miejsca na antenie, ale to brzmiało fatalnie. Do rozmowy o narkotykach. Po ich odstawieniu. To jest niesamowite. Nie sądziłem, że potrafię aż tak szybko mówić. To było tak, to było coś ciekawego. Okej, okay, mamy tutaj też tak, przedstawiciela działu informacji. Dział informacji łamany przez prezentera później takiego już rozrywkowego, baga też się wywodzi i Wiktor był tak. Showmanem od samego początku. To zacznijmy od Jeremy. Może nie showmanem, po prostu takim... Stumanem. Takim... Taki enem. Klaun łamany na idiota. Taki zawsze jest w klasie, taki jeden z tyłu, co siedzi, dubie w nosie, rzuca nożyczkami i to jest jego największa umiejętność. Artykuł o nim zaczynają się, nauczyciele go nienawidzą. Ale przecież tego zapamiętują. Widzieli się. To właśnie to, dokładnie. Nic nie umie, tylko to się to tak zrobi takie kra. Właśnie Wrona dzisiaj chyba, no jak widać, będzie przydatna. No dobrze, pojawia się takie sztampowe pytanie, ale ono zawsze się pojawia. Też kiedy zaczynałem swoją przygodę, wszyscy może pytają... Może jakieś inne. No. Jarma, ja tu zadaję pytanie. Okay. Kto wymyśla newsy? Skąd się biorą newsy? Dlaczego mówimy o danej rzeczy, a nie o innej? Dlaczego wciskamy ludziom, że mają mówić danego dnia o tym, a nie o czymś innym? To jest chyba tak, że to się po prostu wie. To znaczy, wiesz, co jest dzisiaj najważniejsze. To jest też trochę tak, że to jest presja otoczenia, no bo przecież korzystasz z internetu, korzystasz z agencji prasowych, korzystasz z tego, co robią reporterzy i po prostu wiesz, że danego dnia, tak jak, nie wiem, danego dnia najważniejsze jest spotkanie premiera z górnikami, to jest informacja numer jeden, ale przede wszystkim kierujesz się chyba tym, co ludzi najbardziej dotyczy i co ich może najbardziej zainteresować. To znaczy, w momencie, kiedy masz pewnie istotne pożary w Europie, ale masz również informację dotyczącą ograniczenia zużycia gazu, to dla ciebie, dla twojego domu, dla twojego podwórka ważniejsza będzie ta informacja dotycząca gazu. No dobrze. Na swoją miarę. Mhm. Nie wiem, czy Jarema się pokusi, żeby zdradzić, jaka jest miara. No mów. Miara odległości, jak się liczy. Pewnie tak, że im coś jest bliższe ciało, koszula, to... Ale to masz tę nazwę po fasie przed klasą. Nie znam tej nazwy. Turbokilometry. To może jest też taka nazwa. Czyli tutaj skłaniamy się do stwierdzenia, że jednak nadal obowiązuje hasło bad news is good news. Im gorsza informacja, tym lepsza. Teraz to trochę się pozmieniało, wiesz, bo jakby choćby nawet w czasach pandemii wszyscy byliśmy przytłoczeni tymi złymi informacjami. Każdy wyczekiwał właśnie tych dobrych, czyli czy te szczepionki zadziałają, czy one już są, czy są dostępne i tak dalej. Każdy jednak czekał na te dobre informacje, a nie z wypiekami na twarzy czekał, a ile dzisiaj ofiar albo czy nie wiem, czy już zabrakło respiratorów, czy nie. Więc wydaje mi się, że gdzieś ta wajcha została o dziwo przesunięta chyba wtedy w drugą stronę. Już u was w redakcji została podjęta decyzja, kiedy w końcu wracamy do koronawirusa, bo trochę nudne już jest. No nie, no oczywiście, że wracamy. Znaczy, szczególnie... Ale kiedy? Bo ja już bym chciał wiedzieć, czekaj, kiedy? No ale już teraz podają czwartą dawkę, więc jakby... Ale nie, no to jest też tak, że chyba wszyscy jesteśmy już mocno przesyceni tym tematem, więc musiałoby się teraz wydarzyć coś naprawdę, naprawdę przełomowego, żeby to wróciło na jedynki. Natomiast zauważ... Jak się zrobić? Ale nie, poczekaj, no bo teraz masz jeszcze wojnę w Ukrainie. To jednak jest w tym momencie ta informacja, która najbardziej ciebie dotyczy. Tego chyba się najbardziej, wiesz, obawiasz. Już gdzieś tam, jak już jesteś wyszczepiony, mam nadzieję, i jakby to cała historia z koronawirusem już generalnie gdzieś tam za tobą, no to już też się tym nie interesujesz. No tak to działa po prostu. Dlaczego nie przyniosłeś tutaj z naszego dzwonka ze studia? Właśnie, nie ma tutaj dzwonka. Całe szczęście, bo tylko by dzwonił. Dobra, skoro się spotykamy też przy okazji ósmych urodzin aktywacji, to jak wspominacie ten swój początek? Na dobrą sprawę, jakby to był taki przełomowy moment, bo jeszcze wszyscy wspominali to, co się wydarzyło w SC Rock, czyli wcześniej był Michał Figurski, Kuba Wojewódzki, później wielkie zmiany,
zmiana nadawania, zmiana w ogóle istoty programu. No, pojawiacie się wy, no trochę tam się przewinęło, ale jakby nagle nowy początek, który trwa już dosyć długo, wszystko się ładnie potem ustatkowało. Jak dzisiaj wspominacie ten początek, łatwo było od razu tak skoczyliście na te same fale? To był jeden z takich najdziwniejszych momentów chyba w mojej karierze zawodowej, bo myśmy usiedli z Wiktorem robiąc pierwszy program i okazało się, że idzie. Chociaż tak. nie miało prawa pójść, bo myśmy nigdy ze sobą nie pracowali. I pamiętam nasze spotkanie. Aga, cześć Wiktor, tak? Spotkanie ze Zbyszkiem. Dzień dobry pani. Tak, ze Zbyszkiem pamiętam nasze spotkanie po pierwszym programie i powiedział: OK, nic nie zadziałało, ale entuzjazm dobry. Tak. To jest no. Jak z naszą polską reprezentacją. Ambicji nie można było im odmówić. Nie, ale powiedział wtedy, pamiętam, powiedział, że energię macie fajną, to teraz popracujemy, żeby to szło. Ale ja nie pamiętam żadnych takich konkretnych historii. Mogę ci powiedzieć, o czym zrobiliśmy pierwszy program? O narkotykach? Nie, ale blisko. O Game Boyach. O starych grach. Bo przynieśliśmy nawet. Ale to pamiętam tylko dlatego, że mam zdjęcia z tego. Mhm. Program aktywacji się opiera też na tematach dnia. Jakby stali słuchacze już wiedzą, że zawsze będzie ten temat. Ej, nie udawaj, że go nie robisz. Okej, okay, no dobra, ja dołączę najpóźniej do tego grona. Ja tutaj jestem, powiedzmy, że gospodarzem, więc ja zadaję pytania, chociaż wam też dobrze idzie. Współprowadzenie tej audycji. Wojtek, ty pamiętasz swój pierwszy program? Byłem przerażony. Trzęsły mi się ręce, jak odbierałem telefon. Ale już swój pierwszy byłeś sam, tak? Bo tam jeszcze miałeś... Tak, no jakby był przełomowy, że zmieniałem się z Mateuszem Jędrasiem, który wcześniej robił tak na dobrą sprawę to samo co ja. I ja przez w ogóle pierwszy tydzień, jak odbierałem telefony, byłem speszony, dużo ludzi dzwoniło, myślało, że Mateusz dalej jest na antenie, więc pytali, gdzie on poszedł. Mm-hmm. Mówię, poszedł, ale już nie wróci. No i takie historie. No dlaczego pan tu siedzi? Tak, ale już się zapoznawaliśmy. No słuchacze z Kirok są bardzo sympatyczni generalnie, ale są też przyzwyczajeni. Nawet ty chyba, Aga, masz często tak, że jak ja non-stop odbieram te telefony i potem idę na przykład na kilka dni urlopu i nagle odbierasz ty, to są zdziwieni, zaskoczeni. Znaczy tam dochodzi jeszcze ten jeden faktor, że oni się krępują bardzo opowiadać mi śmiskie dowcipy. W zasadzie, nie, to może jutro pan Wojtek będzie. To prawda. Najlepsi są słuchacze, to możemy zdradzić w ogóle, kiedy dzwonią, mówią, słuchajcie, ten żart nie pójdzie pewnie na antenie, ale i tak ale co się pośmiejecie, to się pośmiejecie. To tak dla was. Tak, jakby dzwonić znajomi. To jest naprawdę sympatyczne. No dobra, ale na przestrzeni lat jakby tych tematów dnia no, mnóstwo trzeba było wykreować. Ja policzyłem, że w ciągu roku jest około 240 programów. Jakby tam odliczając weekendy, święta, czyli około 240 tematów. No to ty już jesteś dobry z matematyki, więc przelicz to przez 8. Tak, no to więcej, nie? To 8 razy więcej po prostu. I jak się wymyśla te tematy dnia? Czy to jest łatwa sprawa? Czy idziecie do domu i sobie myślicie, pyk i jest. Ale mamy takie dwie podstawowe kategorie. Pierwsza kategoria to są sprawy bieżące, czyli albo rozmawiamy na temat tego, co się aktualnie dzieje, bo się wydarzyło na styku polityki, jakiegoś takiego życia tutaj społecznego, bo się obudziliśmy z inflacją i nagle dzisiaj wchodzi jakiś rewolucyjny pomysł, który ma pomóc Polakom walczyć z tą inflacją. Wszyscy o tym mówią, my też o tym rano mówimy, pytamy słuchaczy, którzy są u nas najważniejsi, co o tym myślą. Więc wybieramy tematy, które dziś, jutro będą grzały podczas obiadu w każdym polskim domu. A druga taka kategoria, która też się fajnie sprawdza, szczególnie wtedy, kiedy nie ma jakiegoś wielkiego newsa, o którym wszyscy rozmawiają, to są tematy wspominkowe oparte na wydarzeniach z kalendarza. I to się super sprawdza, bo jeżeli mamy dzisiaj rocznicę, kiedy pierwszy Fiat 126P zjechał z taśmy montażowej, to wspominamy z słuchaczami historie związane z twoim pierwszym samochodem. I każdy ma jakąś fajną historię, każdy się czuje bezpiecznie w tym temacie. I też mam wrażenie, że ci, którzy nie biorą udziału w dyskusji, przyjemnie spędzają czas wysłuchując tych krótkich, miłych historii wspomnieniowych. I takie rzeczy gdzieś wyciągamy sobie z kalendarza, więc jakby to są takie dwa obszary. Albo mamy mocnego newsa, albo mamy fajną rocznicę, ktoś ma urodziny, coś się wydarzyło w jakiś historii dzień, i tak dalej. Dzień czegoś, tak? Dzień gospodyń kół wiejskich, tak? I właśnie o tym rozmawiamy, nie? Na przestrzeni lat jakby zdarzały się programy lepsze i gorsze. Zdarzały się sytuacje, kiedy była bardzo poważna sytuacja na świecie i była taka, kiedy można było sobie pożartować. Jak stworzyć program, który z założenia jest rozrywkowy, ale z poważnymi elementami? No bo na przykład jest temat 500+, no tu akurat sobie powiedzmy dużo osób żartuje, no ale mamy tematy związane z wojną, to też jakby tak, pierwszy dzień wojny, gdzie robisz programy i nagle budzisz się rano, bo wieczorem Władimir Putin postanowił zrobić to, co zrobił. Tak, no. To była druga w nocy, przychodzisz rano i mówisz, ha, ha, program! No i ale jest tak, że z jednej strony ludzie oczekują, że odetchniemy, żeby nie epatować tym tak bardzo. Z drugiej strony nie wypada aż tak, bo wszyscy się czują, jak się czują, a ten program trzeba zrealizować. Wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji. Z wyborem newsa, o którym opowiadał Jarema, że to po prostu się czuje, trochę łapiesz ten balans, tak? Po tylu latach prowadzenia tego programu też my trochę jakby znamy naszych słuchaczy i wiemy, czego oni oczekują, ale też prawdą jest
to, że my robimy ten program dla siebie, w sensie taki, stworzymy taki program, którego my sami byśmy słuchali z przyjemnością. Tak. I dajemy takie coś na antenie, co jakby nam pomaga. Oczywiście pomijam te wszystkie żarty, które na antenie paść nie powinny, tak? Które sobie gdzieś tam mówimy po to, żeby to ciśnienie zeszło, tak? Mhm. Jest też mnóstwo żartów, które nie padają na antenie i może to dobrze, może nie dobrze. To bardzo dobrze. Ale to, co Aga powiedziała, program, którego sam byś chciał posłuchać w tym czasie, czyli najważniejsze jest to, żeby nie ściemniać. No jeżeli właśnie budzimy się tego pierwszego przysłowiowego dnia wojny i spotykamy się ze słuchaczami, no to nie udajemy ani przesadnego przegięcia w jedną stronę, ani nie udajemy, że tego tematu nie ma, tylko wstajemy i mówimy, słuchajcie, co się wczoraj odwaliło, jak się z tym czujecie? No bo te emocje są najważniejsze, które się pojawiają. I teraz no, wiadomo, że każdy jest inny, każdy tą sytuację inaczej traktuje. Jedni będą to wypierać, bagatelizować, inni będą podchodzić do tego poważnie. Naszym plusem jest to, że u nas w ciągu godziny pojawia się kilkunastu słuchaczy, kilku, którzy mają zdanie bardziej wyrobione, kilku, którzy w ogóle rzucają inne światło na dany temat. I to wszystko się fajnie ze sobą łączy, bo mam wrażenie, że tak jak my staramy się przez większość czasu no po prostu gdzieś poruszać się w takiej materii, która pokaże nasz stosunek, ale jednocześnie no, będzie ogólnie nikogo nie obrażała, będzie akceptowalna. Tak samo ludzie starają się znaleźć ten taki złoty środek. Tak, ale też jest tak, że wbrew pozorom każdy z nas ma zupełnie inne poglądy. My jesteśmy programem czterech osób, które każdy z nas ma naprawdę inne poglądy, gospodarcze, społeczne, no my w wielu rzeczach się zgadzamy, ale jednak mimo wszystko te różnice się pojawiają, zwłaszcza pomiędzy nami. Tak. To prawda. Ale to dobrze, bo my reprezentujemy właśnie tak samo jest z naszymi słuchaczami. Oni też mają wtedy, mają to miejsce dla siebie, tak? Że może się pojawić ktoś, kto jest bardziej konserwatywny, ktoś, kto jest bardziej lewicowy i też znajdzie swoje miejsce. Tak, bo paradoksalnie to nie jest tak, że jakieś wypowiedzi słuchaczy czy cokolwiek na antenie jest jakby cenzurowane. No poza tym, co jest przekleństwami, co nie może polecieć, tak, no, albo coś, co jest bardzo obraźliwe. Tak, ale można wyrażać poglądy z każdej strony i na każdy temat tak, jak się uważa. Ale chcesz w środku tej wypowiedzi przeklnąć? Nie ma problemu. Nałożymy na to wronę, ta wrona się pojawi, zakracze. Jeżeli uważasz, że twoja wypowiedź z tą przysłowiową kurą w środku jest potrzebna, to to powiedz. Trafisz na to? Ogranicza nas prawo i granica dobrego smaku. Czasami zdarzają się takie historie, które no, musisz, jakby to jest taka informacja, którą musisz podać i masz z tyłu głowy, że na przykład właśnie rodzic jedzie z małym dzieckiem do szkoły. I też trzeba tak dobrać słowa w tej informacji, żeby jakby nie zatracić sensu, ale też żeby nie patować jakimiś dramatycznymi obrazami, no, żeby ten dzieciak mógł normalnie w tej szkole funkcjonować, a nie żeby przez cały tam... I też krępujących pytań rodzicowi potem. Na przykład, choćby nawet. No a czasami są po prostu jakieś takie straszne historie, no i też no, trzeba na to brać jakąś poprawkę, no, tak mi się wydaje. A tak, żeby zakończyć jeszcze ten temat takich nieprzyjemnych sytuacji, pamiętacie swój taki najtrudniejszy program? Pomijając, że się zaczęła wojna wcześniej. Ale w ogóle? W ogóle. Czy nasz aktywacyjny? Nie, nie, w ogóle w karierze, no bo też pracowałeś wcześniej w newsach, Jarema w newsach. Tak, moim najgorszym momentem w moim życiu zawodowym, a z drugiej strony najciekawszym, była katastrofa smoleńska, kiedy musiałam podać informację o tym, że rozbił się właśnie samolot z prezydentem. No to musisz teraz wyjaśnić, dlaczego najtrudniejszym? No to wiadomo, a dlaczego najciekawszym? Najciekawszy z punktu widzenia zawodowego, znaczy no to było rzeczywiście wydarzenie historyczne i miałam świadomość tego, że biorę udział w wydarzeniu historycznym i w tym momencie jakby sprawdzam się też jako zawodowo, że to jest mój sprawdzian, że muszę odłożyć swoje emocje i lęki, no bo tego dnia akurat te lęki się pojawiły, czy to jest wojna, czy to nie jest wojna, o co chodzi, czy moja rodzina jest bezpieczna, wiesz, bo tego dnia rzeczywiście nie widzieliśmy, co się dzieje i czy podaję prawdziwe informacje, no bo te listy też schodziły, nie, te jakby osoby były niezweryfikowane i tak dalej. No i z perspektywy czasu patrzę na to jako, no nie chcę użyć słowa ciekawe, no ale to było rzeczywiście takie zawodowe wyzwanie, ale była to najgorsza rzecz w moim życiu, którą musiałam zrobić, bo czułam się jak lekarz, który musi wyjść do rodziny pacjenta i powiedzieć, że pacjent umarł. Mhm. Ale to są takie kamienie milowe, tak, które się pojawiają znikąd. No, wcześniej jeszcze, ja pamiętam, zanim pracowałem w Esce Rok, pracowałem w Esce bez dopisku Rok, czyli musiało być jeszcze bardziej rozrywkowo, kolorowo, wesoło i wszystko na wielkim uśmiechu. I nagle umiera papież. O, tak. I nagle umiera papież i wszystkie stacje radiowe nie wiedzą, co mają robić. Z jednej strony były na to przygotowane, z drugiej jak mają się zachować. No, stacje informacyjne czy stacje typu Polskie Radio mają trochę prostsze zadanie. Stacja rozrywkowa, która polega w 100% na graniu wesołej muzyki i opowiadaniu słodkich, pierdzących dowcipów, nagle musi się odnaleźć w tej sytuacji. Zmienia playlistę, prezenterzy są proszeni o to, żeby... Słuchaj, no weź mów tak, żeby było neutralnie, całkiem inaczej niż do tej pory, ale jednocześnie, żeby ten słuchacz się nie czuł zagubiony. Przecież muzykę trzeba było zmieniać, bo trzeba, przecież ile jest piosenek o samolotach?
o lataniu. Ile trzeba było w ogóle patrzeć, w ogóle... Zastanawiam się, czy to się komuś będzie kojarzyło, czy nie będzie się oczywiście kojarzyło. Ja pracowałam wtedy w Voxie, teraz w Plusie, to się teraz ta stacja Radio Plus nazywa, i pamiętam, że wtedy tyle, co się Chopina nagraliśmy, Chopin nigdy nie był tyle grany w radiu. No, także tak, no to i to też... Mieliśmy zestaw piosenek Wieloryby w kosmosie, takie... To co pytałeś Jaremy na początku, że tak naprawdę no, nikt się też do tego nie przyzna, bo to nie są miłe momenty, ale to są momenty mobilizacji w każdej redakcji, właśnie takie przełomowe. Umarł Michael Jackson, umarł papież, zaczyna się wojna, rozkręca się pandemia, jest jakaś wielka katastrofa, za tym wszystkim stoją dramaty, ale to są sytuacje tak jak strażacy nagle dostają informację, że jest pożar i wszyscy zaczynają po tej rurze zjeżdżać i jadą, i to jest moment takiej mobilizacji. Wszyscy wiedzą, że to nie jest przyjemne, ale to jest ich robota. Ale to jest ten... na naszej pracy. No ja pamiętam, jak ja wróciłam do pracy po urlopie macierzyńskim i tydzień później zaczęła się pandemia i wszystko się zamknęło. Mhm. I ja mówię, no i fajnie. A w ogóle wtedy pojawiło się na naszej antenie właśnie takie stwierdzenie przez ciebie stworzone, jesteśmy w tym wszyscy razem i jakby to też fajnie chyba odzwierciedla, że na dobrą sprawę jakby... Znaczy to jest esencja naszego programu. Mówimy do ludzi, którzy mają te same emocje albo podobne, więc jakby każdy się z tym czuje źle. Znaczy, gdybym miała powiedzieć i streścić, o czym jest nasz program, to właśnie chyba bym zostawiła takie hasło, że jesteśmy w tym razem. Ale to jest też dobry weryfikator, kiedy jest temat poranny w aktywacji. Ja siedzę w drugim studiu jakby przez szybę, słucham tego, co wy mówicie i sam jako słuchacz mam ochotę zadzwonić, odezwać się, czasami nawet tam, czasami tam macham ręką, Wiktor później, bo ja też chcę. Albo ja mam ten telefon, ale Wiktor chodzi na sprzedaję bitcoiny. Ale dzwoń, nie krępuj się. Naprawdę, kupujcie bitcoiny. Jakbyście Państwo chcieli zobaczyć, jak wygląda sytuacja między wejściami na nie, to właśnie tak, taka dyskusja. Ja Remek to coś powiedzieć w temacie dnia, Wiktor jest zajęty, bo kupuje bitcoiny, a ja mówię, chłopaki, zaraz wejście. A ja rozmawiam ze słuchaczem. No dobra, ale są też przyjemne sytuacje, fajne, bo to jednak jest przyjemna praca, męcząca wbrew pozorom, jednak jest, no, cały czas jest się w gazie. Pomijam fakt, że wstajemy o 5, Wiktor 4:45. Okej, okay, są piekarze, którzy chodzą o tej porze do pracy, są lekarze, którzy w ogóle nie śpią, bo pracują całą dobę. Listonosze. Tak, ale jednak dużo osób zaznacza... Są ludzie, którzy dojeżdżają do pracy 2 godziny i też... I wtedy nas słuchają, ale też jest mała różnica taka, że musisz przyjść i od tej 6 punktualnie być świeżynką na antenie. Cokolwiek by się nie działo. Nie ma wczorajszego dnia, nieważne, że cię ząb boli, że zachorowałeś, że jesteś nietrzeźwy. Co najbardziej denerwuje porankowca, jak usłyszy? Że kończy o 10:00, idzie do domu i ma cały dzień przed sobą. No tak. No tak, no to powiedzmy w końcu, wyjaśnimy wszystkim raz na zawsze. Czy my mamy cały dzień? Nie jest tak. A co robicie popołudniami? Sprzedajcie bitcoiny. Nie, no jakby każdy ma jeszcze inne zajęcia, każdy gdzieś tam też wokoło mediów wykonuje różne inne historie. Po prostu koniec programu oznacza początek następnego. A poza tym cały czas ten program na następny dzień trzeba przygotować, bo oprócz tego, że mamy temat dnia, to oprócz tego wchodzi nam 12 informacji niezależnych, tak zwanych ciekawostek, co w naszym przypadku oznacza nie tylko informacje o tym, że pobito nowy rekord Guinnessa w jedzeniu hot dogów, ale również jakieś analizy polityczne, wydarzenia sportowe, takie sprawy z pogranicza popkultury. Każda z tych informacji musi być opracowana. Do każdej muszą być przygotowane tak zwane śmieszne zakończenia puenty, gdyby komuś coś nie przychodziło na antenie, korzysta albo z głowy, albo z kartki. To wszystko trzeba wcześniej przygotować, więc to jest no, proces, który trwa i który wspólnie przygotowujemy. Ja mogę zdradzić, mnie w domu zawsze przerabiałem z żoną, jako, jest 14, dzwoni Aga. I ona, jesteś po pracy. Mówię, nie, właśnie jestem w pracy. Potem jest 15, dzwoni Wiktor, czy pisze na Messengerze. Mówię, nadal jestem w pracy. Potem się Jarema odzywa, bo też ma jakiś pomysł. Jest 17 i nadal jesteś w pracy. Trzeba odpisać, odebrać, skonsultować to. Ja zdradzę, że ja na przykład, jak usypiam córkę, to schodzę tam gdzieś godzina 21 po schodach, a Szymon mówi do mnie, co, zrobiłaś już pracę? Dzisiaj zrobię tak, ale czasami jest tak... I 22 jeszcze coś tam trzeba jeszcze dokończyć. No. Ale też są najprzyjemniej, są przyjemne momenty w tej pracy, są fajne, kiedy się spotyka z ludźmi, bo jakby praca dziennikarza, praca prezentera to spotykanie się z ludźmi, z artystami. Często ludzie mówią, a bo wy z tymi gwiazdami to tam się widujecie, zbijacie piątki. Macie w ogóle jeszcze takie poczucie, że jest ktoś, z kim bardzo chcielibyście się spotkać, albo z kim już się spotkaliście i to dla was było wydarzenie ważne? Ja się boję takich spotkań. Nie, to dla mnie najmniej przyjemną częścią pracy w radiu... Jest rozmowa z ludźmi. Naprawdę. Ja się boję, ja się krępuję, ja się stresuję i dla mnie za każdym razem jakaś informacja, słuchajcie, przyjdzie do was jutro Lady Punk. O jest.
Ale a pojutrze przyjdzie ktoś inny. Nie dlatego, że ja tych ludzi nie lubię, tylko dlatego, że to jest kolejne wyzwanie polegające na wyjściu ze swojej strefy komfortu. Bo, no bo już się dogadujecie między sobą, wy już sobie czytacie w myślach. Tak. Ale przychodzi ktoś z zewnątrz. Kto cię oceni, albo jeszcze będzie gwiazdorzeł, nie daj Boże? Nie wiadomo też, jak się zachowa. No. Po wszystkim jest tak, że wszyscy mówią, ale było fajnie, Majka Jeżowska do nas przyszła, super rozmowa, piękna wizyta. Generalnie ci goście są świetnym elementem programu, tylko to... Ja wbrew pozorom jestem introwertyczką. Wiktor też wbrew pozorom jest introwertyczkiem. To znamy, no. To jest nasze dzwoni takie... telefon. Naprawdę, nie wiem, kto dzwoni, nie odbieram. Niech pisze SMS-a. Muszę zadzwonić do przychodni, nie zrobię tego nigdy. Nie mogę się zapisać przez internet. Wiktor nawet pizzy przez telefon nie zamawia, tylko przez aplikację. No, tylko Wojtek odbiera telefon od słuchaczy, bo my nie jesteśmy w stanie. Ale też się boję do innych dzwonić. No, ja tylko odbieram. Więc na pytanie, czy jest ktoś, na kogo czekamy? Nie. Czy cieszymy się, kiedy przychodzi? Trochę. Czy po wszystkim jesteśmy zadowoleni? Bardzo. A czy to jest twoja opinia? Bo może Aga na kogoś czeka. Ja na nią na kogoś czekam. Wiesz co, ja czekam na wiele osób. Wiele osób bym chciała zaprosić do naszego programu. Z wieloma osobami. Chciała zaprosić? No dawaj. Freddie Mercury, ale nic nie żyje. O, nie da się. No, nie, to nie o to chodzi. Ja z racji tego, że też jestem jakby producentem programu, to gdy patrzę na program jako całość, to myślę sobie, że goście są fajni. Ja też osobiście strasznie się stresuję i w ogóle się czuję jak taka pensjonarka, tak dygam, może herbaty zrobię, może przy to ucieknę i się schowam. Ale potem rzeczywiście fakt jest taki, jakby gdy patrzę na program, bardzo lubię gości. Zawsze jest to straszny stres dla mnie, więc nie potrafię ci powiedzieć, kogo bym chciała zaprosić, bo chciałabym zaprosić wszystkich, ale bardzo bym chciała w tym wziąć udział. Okej. Jerema, ty miałeś w swoim życiu takie, już nawet nie mówię o spotkaniach na antenie, w trakcie aktywacji, takie spotkania, które dobrze wspominasz, które potem, które były dla ciebie wyzwaniem zawodowym, ale stwierdziłeś, że super. Bo jakby wiadomo, że inną rzeczą jest nagranie kogoś na ulicy z sondą uliczną, co też jest wyzwaniem, a inna sprawa, jak spotykasz kogoś z pierwszych stron gazet. Nie wiem, ale jakoś tak zawsze miałem, że spotkania z artystami to chyba faktycznie są takie spotkania, które peszą i nawet do końca nie wiadomo, o czym rozmawiać, no bo porozmawiasz o płycie, porozmawiasz, o filmie porozmawiasz, ale jakoś tak nie bardzo. Natomiast ja bardzo ciepło wspominam zawsze spotkania z politykami. Nie wiem dlaczego, ale gdzieś tam w moim sercu to jest jakiś taki sentyment, że można było się ponaparzać, że naprawdę, że można było naprawdę czasami, wiesz, bo wszyscy jesteśmy ludźmi. Mm-hmm. Jak tutaj siedzimy, mam nadzieję, wszyscy płacimy podatki. I wszystkich to czasami... Do ciebie było. Czasami po prostu są takie historie, gdzie po prostu naprawdę cię coś wkurza. I jeżeli masz tę możliwość spotkania się z politykiem, który jeszcze na przykład, nie daj Bóg, ma wpływ na to, jak wygląda sytuacja, to naprawdę masz ochotę czasami wylać z siebie te frustracje, które ma każdy w sobie. Więc tak, to chyba najcieplej wspominam takie spotkania. Okej, to zahaczę, bo to mnie też ciekawi, jak ty miałeś ten program publicystyczny przede wszystkim w telewizji, w którym się spotykałeś z politykami. Patrz, ale już nie ma, to też o czymś świadczy. Teraz wybrałem skarok. Wtedy miałem też włosy. No już nie ma też tej telewizji. Przypadek? Nie sądzę. W każdym razie, spotykasz się z politykami, naparzasz się z nimi na antenie tak. I na koniec oni ci mówią dziękuję, ale pan był świetnie przygotowany, czy na koniec mówią znajdę cię, nie, gdzie mieszkasz. Na koniec mówimy sobie do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Nie, to jest więc klasyczny Robert Mazurek, na końcu jest misiu i nie, aż tak wspólna nie. Urodziny. Nie, słuchajcie, aż tak nie i takiego spoufalania raczej nie, chociaż wydaje mi się, że bardziej o dziwo są otwarci politycy lewicy, przynajmniej takie było moje doświadczenie, że jakby zawsze z nimi się tak przyjemniej rozmawiało jakby na poza anteniu, natomiast na samej antenie już było ostro i było bez trzymanki i wielokrotnie usłyszałem, że pan do nas jakoś tak wybitnie nie lubi. I nie wiem dlaczego. Nie mówili to wszyscy. Ale nie, ale to chyba tak sobie najcieplej właśnie wspominam, że najwięcej swobody było i działania. Ale to też jest kwestia szefów, wiesz? Jak masz fajnego szefa, który ci mówi spokojnie, wiesz, jedź po swojemu, rób co uważasz i tak dalej, daje ci swobodę, to jest naprawdę super. To jakby polecam każdemu. No, wiem, że niektórzy... Chciałeś pozdrowić jakiegoś konkretnego szefa? No, chciałem wielu wszystkich. Chciałem pozdrowić wszystkich swoich szefów. Szefa wszystkich szefów. Pojawia się bardzo często, już tak zmierzając do końca, pytanie, czy media tradycyjne w dobie internetu, kiedy tak na dobrą sprawę na Twitterze mamy wszystko na już, kiedy Donald Trump swoje najważniejsze decyzje podejmował na Twitterze, czy jakby tradycyjne radio, tradycyjna gazeta, czy to jest jeszcze potrzebne? Gazety tym bardziej te drukowane, bo mieliśmy ostatnio nawet sytuację, że w jednej z gazet wieczorem wydrukowali, że Robert Lewandowski właśnie jeszcze nie podpisał kontraktu, a rano on już go miał podpisanego. I czy to przetrwa, czy nie? Znaczy, często słyszymy to pytanie. Jeżeli chodzi o radio, to uważam, że radio jest mega wygodne, bo nawet nie trzeba angażować kciuka.
Tak jak trzeba angażować go na Twitterku albo innych historiach związanych ze smartfonem. Po prostu włączasz i możesz robić co chcesz od samego początku dnia, od tego jak wstaniesz, zrobisz kawę, wsiadasz do samochodu, to sobie leci dalej. Ty nie musisz robić nic. Oczywiście jeżeli słuchasz stacji radiowej, która w miarę odpowiada twoim gustom. Ale nie wymaga to od ciebie niczego oprócz startu i na końcu stopu, więc to uważam, że to jest super. Dopóki ludzie jeżdżą samochodami, dopóty radio będzie funkcjonowało. To jest najprostsze medium właśnie w aucie, zwłaszcza kiedy jesteś w trasie, bo możesz sobie też sprawdzić, co się dzieje po drodze. Nie? Oczywiście zaraz ktoś powie, że możesz włączyć sobie tam playlistę ze Spotify'a albo innego graja. Ale po co, skoro jest SK Rock? No. Tym bardziej, że tam jednak nadal trzeba się angażować, bo w końcu ci wskoczy piosenka, której nie. Tak, ale czynnik najważniejszy, którego nie ma w serwisach streamingowych, to jest to, że masz poczucie związania z... Po pierwsze, tam leci trochę tej muzyki, którą lubisz. Po drugie, gadają do ciebie ludzie, których w miarę akceptujesz i podoba ci się to poczucie humoru, ale wiesz, że jeżeli coś się stanie, to nie jesteś wyłączony z tego obiegu informacji. Jesteś podłączony cały czas do sieci. Ja jestem uzależniony od informacji. Wiem, że jak słucham radia, to mam wszystkiego po trochu. Mam zabawę, mam mniej lub bardziej śmieszne żarty, mam muzykę, ale wiem, że jak ten przysłowiowy prezydent właśnie wyląduje albo i nie, to ja się od razu o tym dowiem, a na Spotify'u się o tym nie dowiem. To prawda. I jeszcze masz taki jeden element, który jest w aktywacji, który generalnie jest u nas. To znaczy, możesz zadzwonić. Tak. Możesz albo wylać z siebie frustrację, albo na przykład, ponieważ od niedawna jestem kierowcą, to na przykład mam potrzebę, żeby wysłać wiadomość audio messengerem, na przykład, że gdzieś stoję w korku albo coś się dzieje. Bo gdzieś tam mam taką, ja widzę, ja chcę się tym podzielić. Jak chcę iść do Spotify'a? Nie da się. Próbowałem, nie odbierają w ogóle, co za ludzie. Nie ma tego numeru. Gdzieś to próbowaliśmy zrobić w programie i uważam, że udało nam się, naprawdę udało nam się, to jest dawanie poczucia wspólnoty i radio jest takim medium, które może dać ci takie poczucie. Fajnie, są słuchacze, nie? Którzy dzwonią, mówią, słuchajcie, wyjechałem na urlop, wracam za 2 tygodnie. No tak, nie chcę robić takiego kółka wzajemnej adoracji. No co masz? Masz bardziej ciepło, ma zimne. No. Ale ja zawsze tak reaguję, wiesz co, ja zawsze tak reaguję. No. Zimne, nie? Poczucie wspólnoty, buduj. Tak, no właśnie, tak wygląda aktywacja od kuchni. Nie wiem, czy wszyscy chcieli to wiedzieć, ale jak nie, to właśnie się dowiedzieli. Drugą. No mówię ci, dałam ci swoją. Właśnie, bardzo smacznie. Ja wypiję swoją, bo wyklej też moją. Słuchajcie, zmierzając do końca, 8 urodziny, tak jak zaczęliśmy, tak też zakończymy. Czego byście sobie życzyli? Bo generalnie w mediach jest tak, że... Pieniążków. Zdrówka i pieniążków. Gdyby inflacji nie było. No, to tak wszyscy sobie życzymy. Zawodowo. Ale co ja mam powiedzieć, jak jest fajnie, kiedy jest fajnie? Czyli złe pytanie, prowadzący się źle przygotował. Nie, ja wiem, czego ja sobie życzę, ale to już nie zależy od nas. Ja bym bardzo chciał, żeby ktoś w końcu znowu spowodował, aby SK Rock rozszerzyła swój zasięg. Oj, tak. No. Ogólnopolsko. Ogólnopolsko, no najlepiej ogólnopolsko, ale żebyśmy tak trochę szli jeszcze w tym FM-ie. Wiadomo, że internet, wiadomo, że aplikacja to za chwilę wszystko zdominuje, więc tak naprawdę można nas słuchać tam, gdzie się jest, ale to jest właśnie to wykonywanie dodatkowych ruchów kciukiem. A gdyby tak się dało, tak kliknąć i słyszeć nas w każdym zakątku Polski, to byłoby idealnie, bo jeżeli chodzi o sam program, nie mam do siebie żadnych zastrzeżeń. Ja bym właśnie chciała, żeby nigdy nikomu nie wpadło do głowy, żeby to zepsuć. Żeby przedobrzyć. Żeby, ja sobie życzę absolutnie zmienić. Tyle samozadowolenia, co Wiktorem. Chciałbym naprawdę po każdym serwisie powiedzieć, to był serwis życia. No i właśnie tak trzeba żyć. Dziękuję wam pięknie za to spotkanie. Życzę samych sukcesów na drodze prywatnej, zawodowej, pieniążków, zdrówka i żebyśmy za kolejne 8 lat mogli się tutaj spotkać i dobrze wspominać te lata i żebyśmy dalej pod szyldem SK Rock to robili. Spać? Tak. No bo już jest tak. Ale najpierw program na jutro, a potem do spania. Dobra. To nie idą robić program. Ja wam dziękuję za uwagę i zapraszam do pozostałych odcinków. Tak trzeba żyć.